Cześć! Witam Was na megadyskont.pl. Pokażę Wam dzisiaj magiczną pastę do robienia balonów, czyli Magic Goo. W pudełku znajdziecie magiczną pastę oraz specjalną nakładkę, przez którą będziecie nadmuchiwać balony. Z tyłu macie również instrukcję obsługi, jak nadmuchać Wasz balon. Otworzę teraz drugą tubkę, tym razem będzie to tubka żółta. Mamy dwie tubki, żółtą i niebieską. Myślę, że jeden gwizdek nam wystarczy. No i zaczniemy zaraz robić balony. Według instrukcji pierwsze, co muszę zrobić, to zmoczyć swoje palce. Najpierw zrobimy niebieskiego balona. Wystarczy, że tyle substancji nałożycie sobie na palec, a teraz nakładamy na żółtą końcówkę, ponieważ przez czerwoną będziemy dmuchać. Zaczynamy dmuchać oczywiście od czerwonej strony. Jak widzicie, nasz balon jest już gotowy. Teraz go zakręcimy i odczepimy. Możecie teraz nim bawić się, odbijać. Zrobimy teraz żółtego balona. Kiedy otwieracie nową tubkę, mamy tutaj takie ostre zakończenie. Trzeba ją po prostu otworzyć. Ok, tutaj mamy żółtego balona, namoczę sobie znowu rękę. Wezmę tym razem trochę więcej naszej balonowej gumy. I oczywiście natknę ją na żółtą końcówkę. No i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Zakleiłam już mój balon, no i jest gotowy do zabawy. Nawet jest dosyć wytrzymały, bez problemu możemy nim się pobawić, chyba że oczywiście trafi na coś ostrego, tak jak prawdziwy balon. Jak widzieliście, za pomocą jednego dmuchnięcia możecie zrobić z pasty balon, a później bawić się nim, czy to w pomieszczeniu, czy też na dworze. Jeżeli ta zabawka Wam się podoba, zapraszam Was na megadyskont.pl.